Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Księga Ozeasza, rozdział 11, werset 1. Boży Syn. W Ewangelii według Mateusza, drugi rozdział, 15 werset. Przy okazji ucieczki dzieciątka Jezus do Egiptu jest cytowany fragment z Ozeasza 11:1. Ponieważ Izrael całkowicie zawiódł, Bóg sprowadza w jego miejsce swojego syna, o czym możemy przeczytać w Izajasza 49 rozdział 3 werset. Ma on rozpocząć historię narodu od nowa, tym razem całkowicie ku chwale Boga, wyznaczywszy w tajemniczy sposób tego, który wypełni jego zamysły, łaski i zbawienia, Bóg może pozwolić, by jego serce przemówiło swobodnie. Kara, którą musiał wykonać, była jeszcze bardziej bolesna dla niego samego niż dla narodu. Jego ojcowskie współczucie zostało obudzone wobec krnąbrnego dziecka. Przypomina sobie, jak biorąc go za ręce, uczył Efraima chodzić, dając mu obfite pożywienie, jak czytamy w Ozeasza 2:8. Wyzwolił ich z niewoli i więzami miłości przywiązał do siebie. Smutne jest to, że Efraim jest nieświadomy swojej moralnej ruiny, o czym czytamy w Ozeasza 7, rozdział 2, 9 werset, i troski okazywanej przez Bożą miłość. Nie wiedzieli, że ich leczył, jak czytamy w Ozeasza 11:3. Przyjacielu, jeśli oddaliłeś się od Pana Boga, powinieneś zdać sobie sprawę, że przez cały ten czas On pracował nad twoim przywróceniem. Jego miłosierdzie jest odpowiedzią na twoją niedolę. Niech to poruszy twoje serce. Pozwól Bogu pociągnąć cię i sprowadzić z powrotem więzami jego miłości. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Ozeasza 11:1. Boży Syn.